Szanowni Państwo, założyciel domu, w którym obecnie przebywamy, ojciec Alvin Sroka, wśród wielu swoich pasji i zainteresowań miał także tę muzykę poważną. Mawiał, że jest to muzyka, która nie zamęcza hałasem, muzyka, która nie krzyczy. Świat takiej właśnie muzyki chcielibyśmy Państwa przenieść dzisiejszego wieczoru. Świat pięknych dźwięków, które nie są krzykliwe. Świat niezwykłych kompozycji, które nie wnoszą hałasu. Świat ładu i harmonii, który przynosi spokój serca i ukojenie duszy. Jest mi ogromnie miło powitać Państwa na tym wieczorze, który razem z naszym artystą, panem Aleksandrem Kozińskim, chcielibyśmy zadedykować ojcu Albinowi. Tym bardziej, że pierwszy koncert pana Aleksandra w tym domu w 2002 roku odbył się właśnie na zaproszenie ojca Albina. Po tym wydarzeniu drogi obu panów przecinały się wielokrotnie, między innymi tu, w Radamie. Żałuję ogromnie, że moja osobista droga życia nie przecięła się z drogą tego niezwykłego człowieka. Nie zdążyła. Ojciec Alvin zmarł 2 lata temu. Dlatego poprowadzenie tego koncertu poczytuję sobie jako ogromny zaszczyt. Jest to też wyraz mojej osobistej wdzięczności, jaką kieruję w stronę ojca Albina, za to niezwykłe dzieło, jakie po sobie pozostawił dom ojca Pio. I za wszelkie dobro, jakie w tym domu dzieje się, ufam za jego wstawiennictwem. Chciałabym zaznaczyć, że dzisiejszego wieczoru obecna jest z nami pani dyrektor domu ojca Pio, pani Renata Foryś. Proszę się nam przedstawić. I można powiedzieć, że to ona teraz przejęła tę spuściznę ojca Albina. I teraz krótko parę słów o samym ojcu. Ojciec Albin był franciszkaninem, duszpasterzem i doktorem prawa kanonicznego. Człowiekiem wielkiego serca, wielkiego ducha, wielkiego intelektu. Ale równocześnie osobą niezwykle skromną, cichą, całkowicie skupioną na Bogu i drugim człowieku. To on, pisząc 30 lat temu monografię Wsi Radawa, odkrył, że panuje w niej specyficzny, bardzo korzystny dla przywracania zdrowia mikroklimat. Pragnął, by powstał tu ośrodek leczniczy, do którego będą przyjeżdżać ludzie po zdrowie ciała i ducha. Dużo modlił się w tej intencji. W 1994 roku poznał dr Ewę Dąbrowską, która leczyła go dietą sokowo-warzywną. Wiele wówczas rozmawiali o potrzebie propagowania takiego leczenia w Polsce. W tamtym czasie istniały tylko 4 ośrodki, które leczyły tą dietą i wszystkie były zlokalizowane na północy Polski. Była zatem duża potrzeba ulokowania podobnego ośrodka na południu kraju. Ojciec Albin założył wówczas Jarosławskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne imienia ojca Pio, które podjęło starania o pozyskanie w tym celu odpowiedniego budynku. Spełnienie pragnień i modlitw ojca przyniósł rok 1999. Wówczas to rozwiązująca się huta Szkła Jarosław przekazała obecny budynek na potrzeby stowarzyszenia. Były to co prawda wówczas puste ściany, ale dzięki licznym sponsorom i ofiarodawcom został on wyposażony w niezbędny sprzęt i pomieszczenia. Po odpowiedniej adaptacji w 2000 roku rozpoczął swoją działalność. Od samego początku postanowiono, że ośrodek zostanie nazwany domem ojca Pio. Sam ojciec Albin uzasadniał to następująco. Jest to miejsce, gdzie leczy się nie tylko ciało, ale i duszę. Całego człowieka, który przecież jest jednością. Dlatego również w Radawie niesiemy ulgę w cierpieniu w duchu ewangelicznej miłości. Pragniemy zachować wierność ideałom ojca Pio, dlatego nasz dom jest także domem modlitwy. Obecnie co roku przyjeżdża do tu tysiące ludzi z Polski, spoza jej granic, by ciało i ducha ratować żywieniem, spacerami po okolicznych, starych, sosnowych lasach,
codzienną Eucharystią oraz zwykłym oderwaniem się od zgiełku zatłoczonego miasta i napięć związanych z trudami dnia codziennego. A wszystko to pod czujnym okiem ojca Pio, którego żarliwym czcicielem był ojciec Albin. Drodzy Państwo, jestem przekonana, że ojciec Albin będzie tego wieczoru z nami. Że zasiądzie przy którymś ze stolików i z przyjemnością wysłucha dźwięków muzyki, którą tak bardzo lubił. A zatem czas zacząć. Zapraszam Państwa na pierwszą część koncertu. A w nim usłyszymy 6 utworów. Miniaturę Badinerie, czyli żart Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu na fortepian Aleksandra Kozińskiego, walc Cis-Moll Fryderyka Chopina, fantazję Impromptu również Fryderyka Chopina, preludium G-Moll Sergiusza Rachmaninowa, a na koniec 2 miniatury Aleksandra Kozińskiego, Sceny na jawie oraz Z myślą o Chopinie. Nim rozpoczniemy koncert, chciałabym nadmienić, że pan Aleksander jest profesjonalistą, który nade wszystko kocha czystość dźwięku. Dlatego bardzo zależało mu na tym, by przekazać Państwu informację, że pianino, na którym odbędzie się koncert, nie jest nastrojone. I bardzo też prosimy, by nie nagrywać koncertu za pomocą telefonów komórkowych. Zapraszam serdecznie, panie Aleksandrze. Miniatura Badinerie, Jan Sebastian Bach. Thank you.
Derek Chopin. Thank you.
również autorstwa Aleksandra Kozińskiego. Aleksander Koziński, pianista, kompozytor, improwizator. Urodzony w 1950 roku we Lwowie, absolwent najbardziej renomowanej uczelni muzycznej na świecie, Moskiewskiego Konserwatorium. Kształcił się w niej pod okiem wybitnego pedagoga, profesora Włodzimierza Natansona, który na łamach prasy tak scharakteryzował swojego ucznia. Aleksander posiada wybitne dane pianistyczne i zdolności artystyczne. W swoich koncertach w Konserwatorium Moskiewskim wykazał znakomite wyczucie stylu i głęboką przenikliwość muzycznej treści utworów. Pianista jest wspaniałym interpretatorem utworów muzyki rosyjskiej i ukraińskiej. Uważamy, że warto szeroko korzystać z jego zdolności jako koncertującego wykonawcę. Pod tymi słowami podpisał się także prorektor Konserwatorium Moskiewskiego, profesor Mistisław Smirnow. Po studiach w Moskwie Aleksander Koziński przez 30 lat pracował jako starszy wykładowca Akademii Muzycznej we Lwowie. Uczył także improwizacji fortepianowej w Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz gry na fortepianie na Wydziale Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Kolegium Muzycznego. Jednocześnie bardzo dużo koncertował zarówno we własnej ojczyźnie, jak i po całym świecie. Koncertował solo, jak i z orkiestrami symfonicznymi, a także kameralnymi. Wykonywał utwory muzyki klasycznej, jazzowej, rozrywkowej, a także własne kompozycje. Na swoim koncie ma także wiele nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. W latach 90. był kierownikiem muzycznym Teatru Polskiego w Lwowie. W swojej karierze muzycznej zdobył wiele nagród w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach. Za dorobek artystyczny i propagowanie polskiej kultury został w 2003 roku oznaczony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Namawialiśmy artystę, żeby dzisiejszego wieczoru dla nas zagrał. Nie było łatwo. Opór był spowodowany czasem wypoczynku pana Aleksandra. Przyjechałem tu na wakacje, a nie do pracy, mówił. Ostatecznie się udało. Artysta informuje jednak, że zaprezentowane utwory nie były ćwiczone od niemal 2 miesięcy. Niektóre z nich, o te, o które szczególnie prosiliśmy, nie były grane od lat. Nuty do tych utworów otrzymał dopiero wczoraj.
a należą do nich kompozycje stanowiące drugą część dzisiejszego wieczoru, czyli perły wśród najpiękniejszych walców świata. Jako pierwszy zaprezentowany zostanie utwór polskiego kompozytora Waldemara Kazaneckiego Walc Barbary z filmu Noce i Dnie. Następnie usłyszymy nastrojowy walc rosyjski autorstwa Ilii Szatrowa Na wzgórzach Mandżurii. Stąd przeniesiemy się w pełne brawury rytmy ormiańskie. Przed nami walc Arama Chaczaturiana z filmu Maskarada. A na koniec powędrujemy do Wiednia. A skoro Wiedeń, to i Strauss. Pan Aleksander zaprezentuje nam kompozycję Straussa, która uhonorowana zostanie chyba najbardziej znanym walcem operetkowym z operetki Baron Cygański Wielka Sława to Żart. Zapraszam serdecznie. Waldemar Kazanecki, walc Barbary. Thank you.
Mascarada. Thank you.
Thank you.
Mati, Michelle i Gran. Thank you.
wiązanka retro. Thank you.
Krzysztof Nadal.
Panie Aleksandrze, ja powiem krótko. Dla takich chwil warto żyć. Bardzo serdecznie dziękuję Panu za ten wieczór i proszę przyjąć dowód wdzięczności, tę symboliczną, wiosenną.